Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w 30 odcinku Zagrajmy w Wiedźmin 3 Krew i Wino. Moi drodzy, dzisiaj będziemy się zajmować wykrzyknikiem pobocznym, który znajduje się w tym oto miejscu. Już wam pokażę, gdzie to jest konkretnie na mapie. Tutaj mam jeszcze jeden wykrzyknik, ale nie wiem, czy damy radę się nim zająć dzisiaj, czy nie. Zobaczymy, jak to nam pójdzie z tym pierwszym zadaniem. Tymczasem ruszamy, bo ktoś tutaj chce nas ewidentnie zagadać. Geralt, cieszę się, że cię widzę. Le papillon, troubadour, pamiętasz? Witaj. Wiesz, nie było wcześniej okazji, żeby to powiedzieć, a wiedzieć musisz, że jestem wiernym fanem... Miło mi. Mistrza Jaskra, znam wszystkie ballady z cyklu o Wiedźminie, ale żeby to mnie się tak poszczęściło! No dobra, o co chodzi? O nową, wspaniałą przygodę! Zapewne słyszałeś, zaginął fryzjer, niejaki Jean-Louis Ludovic. Ty go uratujesz, a ja ułożę o tym epicką pieśń. Słuchajcie, ludzie, cuda to i dziwy, fryzjera uratował Wiedźmin litościwy. O co chodzi z tym fryzjerem? Na pewno zaginął? Tak, tak! Na pewno przydarzyło mu się coś straszliwego! Jean nigdy nie spóźnił się do pracy! Jest chorobliwie punktualny! Na pewno będzie zachwycony, jeśli to właśnie ja opiszę jego dramatyczne ocalenie! No dobrze, a kto mi za to zapłaci? A kto mi zapłaci za szukanie fryzjera? Ja! W końcu taka okazja nie trafia się codziennie! Ale musisz mnie wziąć ze sobą. Będę notował wszystko na bieżąco. No dobra, ale za nietypowe zlecenia biorę więcej. Jasne, oczywiście. Więcej. Dobra, tak żeby nie przegiąć, nie? Tak, oczywiście. I jak sobie życzysz? Dobra, to się tym zajmiemy. Dobrze, sprawdzę to. A ty, jeśli już musisz iść ze mną, przynajmniej nie plącz mi się pod nogami z łaski swojej. Oczywiście, nawet mnie nie zauważysz. Salon fryzjerski jest tuż obok. O, tutaj. A! Co jest? Mam ostatni wers. A wszystko to na cześć księżnej jaśnie. Pani. Miało być o fryzjerze i wiedźminie. Co ma do tego księżna? Łaska książęca na pstrym koniu jeździ. Dziś wszyscy pamiętają mój występ z turnieju, ale jutro znudzona jaśnie oświecona zapyta mnie o nowy poemat. Trzeba chwytać dobry temat, jak się nadarzy. To co? Od czego zaczynamy? Od początku. Wyważenia drzwi. Świetnie. Zadanie w służbie muzy. Wyważ drzwi. To nie będzie raczej problem. Wybitnie tępe nożyczki. Jak mogę je w ogóle używać? Puste słoiki po pomadzie do włosów. Mocny kwiatowy zapach. Nawet bardzo mocny. To specjalny kwiatowy eliksir Jean-Louis Ludovica. Mamy ulotkę reklamową. Serdecznie zapraszamy wszystkie panie na otwarcie nowego sezonu. Uwaga tylko u nas. Najmodniejsze fryzury północy w przystępnych cenach. Awangardowe pasemka i balejarze. Boby kowirskie. Upinanie fryzur wieczorowych, w tym na jaśnie oświeconą. Staroelfie kuracje prostujące włosy. Trwała ondulacja, naprawdę trwała. Zaprasza mistrz Jean-Louis Ludovic. No dobrze. O, wygląda na to, że mu się skończył. Ten słoiczek też pusty. Ciekawe. Podejrzewam, że musimy iść na górę, bo tutaj nic nie ma za bardzo. Goście po prostu śpi, wyobraźcie to sobie, nie? Na przykład. Pusto. No, zbiorę to wreszcie.
List Edgara jakiegoś tam. Drogi Jean-Louis, zgodnie z twoim zaleceniem od 2 miesięcy sprawuję funkcję trzeciego asystenta królewskiego fryzjera na dworze króla Tancreda Tisseana. Pędzę ci donieść, że po tygodniach analiz, porad specjalistów oraz prób na sobowtórach pierwszej faworyty króla Marzajoli, mistrz Hector zdecydował się na Boba. Oczywiście Marzajola przy swojej pozycji nie może sobie pozwolić na takie ekstrawagancje jak bob asymetryczny czy zbytnie podgolenie karku. Jeśli bob jest klasycznie elegancki, a grzywka ślicznie podkreśla linię oczu oraz ukrywa nieco może zbyt wydatne czoło, tak jak spekulowaliśmy, bob wraca w glorii i chwale na królewskie salony, a ty, drogi przyjacielu, będziesz dzięki mnie pierwszym fryzjerem południa, który o tym wie. Tak więc misja zakończona sukcesem. Powoli zbieram manatki i szykuję się do powrotu. Mam nadzieję, że wkrótce się zobaczymy, bo nadmorski klimat wybitnie mi nie służy, a ten trunek, który zwał kowirskim winem, jest po prostu obrzydliwy. Przesyłam uściski, Edgar. Dobra, mamy jakąś notkę. Zamek jest nienaruszony. Nikt nie próbował się tu włamać. Tamtą książkę zostawię na koniec. Ten słoiczek też pusty. Niestety znowu mi się gra buguje, co jest bardzo dziwne, bo też specjalnie zresetowałam konsolę przed nagrywaniem i to kompletnie nic nie dało, więc ewidentnie po prostu twórcy coś zepsuli. Mówili, że tematy pieśni leżą na ulicy i nie wierzyłem. Dziennik fryzjera, pazurki, loczki, cintryjskie wahadło, libijski kucyk na flisaka. W Nowigradzie to już nie modne. A tu jest grafik. Ostatnią klientką była pani Le Pompidou. Znasz jakąś Le Pompidou? Tak, przemiła staruszka. Od 10 lat czesze się u Jean-Louis. Zupełnie nieszkodliwa. Tu jest naszkicowana jakaś mapa. Mówi ci to coś? Chyba wiem, gdzie to jest. Ale tam nic nie ma. Tylko pola i łąki. Może o to chodzi? Tak, chyba już wiem. Ja chyba też. Chyba. Żółtym okiem łyknął i mruknął, zaraza. Są pomadę i brzytwy, lecz nigdzie golarza. Możesz się na chwilę uspokoić? Chyba już wiem, co się stało z fryzjerem. Nie ma tu śladów walki ani włamania. Więc moim zdaniem wyszedł po składniki na pomadę. Wygląda na to, że mu się skończyło. Tak, na pewno tak było. Poszedł na łąki za miastem po płatki kwiatów do pomady, gdzie napadły go straszne trole i olbrzymie cyklopy. Kapitalne! Trafisz do tych miejsc z jego mapki? Oczywiście. W takim razie problem. Serio, muszę iść za tym ciołkiem? Miałam za nim podążać, a przez chwilę miałam wrażenie, że on podąża za mną. Dobra. Okej, widzę, że możemy... Na szczęście możemy pobiec. Wszystko tak będziesz komentował? Mijali też groby pełne starych kości, lecz wciąż dalej odarci. Czy mi się wydaje, że ten rytm jest skądś znany? Co się dzieje? Kojarzę ten rytm. Przed nami miejsce z mapy. Super. Zaraza, cofnij się. Dobra, zepsułam grę. Zrobiłam zrzut ekranu, nie chciałam. Błąd zrzutu ekranu, no świetnie gro, dziękuję. I tak go nie chciałam. Wybaczcie za tę ścinę. Chyba gra się tego nie spodziewała, a ja tylko chciałam olej przeciwko istotom przeklętym. Który jest, nie mam pojęcia gdzie? Hybrydy. Przeklęte. Areon Dight. Piękne ma obrażenia. Dobra, dobra. Dobra, bo mi będzie ten Archespor robił problemy. Ty się nie karm, kolego.
Super. Udało się. Możemy chyba zbadać otoczenie? Nie, nic tutaj kompletnie nie ma. No dobra. Co to było? Archespor. A, może być ich więcej w okolicy? Kto wie? A co ci podpowiadają twoje wiedźmińskie zmysły? Że wolałbyś teraz zawrócić. Wyborny żart! O, chodźmy dalej. Wiem, że mnie obronisz. O, obronisz, prawda? To teraz sprawdźmy to drugie miejsce na mapie. Szybko niby piorun ciął mieczem potwora. W koło bryzgnęła posoka z Archespora. Z trzewi nie wypadły kawałki fryzjera, więc musiała go porwać insza cholera. Ej, no naprawdę, brzmi to znajomo, jakby to było... Jest, to koszyk Jean-Louis! Poznaję! Teraz mamy pewność, że tu... Koszyk z płatkami kwiatów. Tak pachniała ta pomada. Zdeptana trawa, odciski stóp kilku ludzi, trochę krwi. Jednak miałeś rację. Rzeczywiście coś mu się stało. Całe szczęście. Mam nadzieję, że to nie trolle. Fatalnie się rybują. Jak? Jesteś już na tropie? Wiecie co, on jest jeszcze bardziej wkurzający niż Jaskier. Tak dochodzę do wniosku. Dobra, do tej jaskini to było oczywiste, że trzeba będzie zejść. Trop urywa się na skalistym podłożu. Weszli głębiej do jaskini. Czemu mam wrażenie, że będą tutaj albo skoloperomorfy? Okej, coś tutaj się dzieje. Kurwa jego mać, co ty mi to pierdolisz, marny golibrodo, że tak jest modnie? Jakie modnie? Jesteśmy w Nilfgaardzie, a nie w jakimś pieprzonym kowirze. Łachmy to jeden! Co on ci takiego zrobił? Co zrobił? Co zrobił? Jak to co zrobił? Wystrzygł mnie na kaczy Cooper, że hełm wstyd zdjąć. Przez tego partacza chędożonego nie mogłem się na turnieju pokazać. Panience Vivienne de Tabry! Chciałem tam męskości dowieść. I co? Przez tego obesrańca taka szansa przeszła mi koło nosa. A kolejny turniej za rok! No, widzę, że już się odegrałeś. O, to dopiero początek. I jeszcze nie wiem, czy pozwolę mu wrócić cało do domu. Jakoś to mało rycerskie. A honor? To wasze przysięgam na czaple i tak dalej? Na czaple to przysięgam, że cię wypatroszę, jeśli się stąd zaraz nie wyniesiesz. No, stawaj! I to już! Wyzywam cię, a wystarczy nie wtrącać się. Po rycersku będzie, psiachnie. No to będzie po rycersku. Opiewaj mu co zmagania rycerskie, putnemu panu wiedźmin zada klęskę. Boże, jak to brzmi znajomo, ja nie wiem... Dobra, musimy go... Tak będzie najlepiej. No, czekam. Widzę, że gościu się tego czasami nie spodziewa. No. Dobra, nie udało mi się teraz, bo to było troszeczkę takie niewymierzone. Super. Wiecie co? Można było go Ardem. Zrzut ekranu. Nie chcę tego zrzutu ekranu. Super. I po sprawie. Późno się zrobiło, to my już pójdziemy. Le papillon! Na rany le biody. W ostatniej chwili mnie uratowałeś. Nie ma za co. Jean-Louis Ludowik, jak nie mam. Chodźmy, zanim się... Cicho tam obaj! Mam! Ze strachu zamarła rycerza świta, wnet pod niebiosa wystrzeliły jelita. Najpierw go wiedźmin jak rybę rozpłatał, z warchoła chlaśnięciem zrobił kastrata.
Potem go ostrzem tak gracko popieścił, aż ten się zbrukał żołądkową treścią. I uderzony nakrył się nogami, a wszystko na cześć księżnej jaśnie pani. Świetnie, że tamten... Nie, nie skomentuję tego. Co z moją zapłatą? A co z moją zapłatą? Zdecydowałem podzielić się z tobą tantiemami. Rozliczenie powiedzmy co pół roku. Co ty na to? Czyli nie masz pieniędzy. Ja wam zapłacę, mistrzu Wiedźminie. I stokrotne dzięki za ocalenie. Wpadnijcie kiedyś do salonu na podcięcie końcówek. Wpadnę, wpadnę. Dzięki. To było, powiem wam, co najmniej dziwne i to było dosyć krótkie zadanie, więc myślę, że zajmiemy się jeszcze tym drugim, które na dziś planowałam. Nie, po prostu nie wierzę w to, co się stało w tym miejscu. Bez komentarza. Po prostu bez komentarza. Dobra, jesteśmy gdzieś na jakimś szarym polu. Winnica Belgard jest najbliżej. Ewentualnie cmentarz za murami, ale chyba wolę winnicę. Także weźmiemy sobie zaraz płotkę i pojedziemy. O, płotka widzę nie funkcjonuje. No. Dziękuję. Fajnie by było, jakbym znowu przestała się kręcić w kółko. Nie, naprawdę, twórcy coś znowu zepsuli. Ruszę. Bo ja innej opcji po prostu nie widzę. Znowu ta muzyczka z Gothica 1, nie? Znaczy muzyczka, po prostu słychać te ptaki takie ćwierkające w taki charakterystyczny sposób. Czy ja mogę? Podwójne wciśnięcie. Tempo. Dziękuję. Dłużej się nie dało? Chyba nie. Dobra, jesteśmy pod winnicą Belgard. To ruszamy po kolejnego questa w mieście. Weźmiemy sobie tutaj szturm na Duntyn, to nas nie obchodzi. W ogóle taka rzecz, tutaj jest zadanie jak widzicie i wydaje mi się, że ono zniknie po wykonaniu przez nas zadania tutaj przy ambasadzie, bo to jest chyba to samo zadanie ogólnie. I można je na dwa sposoby rozpocząć, natomiast my pogadamy z tą oto dziewoją, która tutaj jest i zobaczymy, co ona ma nam do powiedzenia. I zobaczymy też, jak długie będzie to zadanie. Już wreszcie przestanie krzyczeć, że nie potrzebuje. Dobrze widzę? Wyście są Geralt z Rivii? Ten słynny wiedźmin z dalekiej północy? Myśmy są. A o co chodzi? Ach, wspaniale! Tyle o was słyszałam. Jak mistrz Jaskier był w Beauclair, dzień w dzień o was śpiewał. Tak, niestety ma to w zwyczaju. No dobra, a w czym mogę pomóc? O, widzicie. Mój narzeczony François Le Goff złożył śluby, że przyniesie mi łeb straszliwego monstrum, grotnika. A nie mógł po prostu kupić kwiatów? Albo bombonierki? Pan raczy żartować. Każdy wie, że miłości dowieść może tylko czyn heroiczny, lubej dedykowany. Ale nie ma go już 2 tygodnie. Zatem może byłby pan łaskaw pojechać i sprawdzić, co się z nim dzieje? Dobra, a coś o tym grotniku wiesz? A wie panienka coś więcej o tym grotniku? Po nazwie zgaduję, że spotkać go można w jaskini. Tak, chyba że zgłodnieje. Wtedy wychodzi, idzie nocą do wsi, jak wszyscy śpią. Okiennice wyłamuje, wkłada ręce do środka i dzieci z kołysek wyciąga. Tak szybko, że nawet nie pisną. Tryb lunarny, długie, chwytne ręce, rozumny. François mówił, że raz dwa się z nim rozprawi, a tak długo już nie wraca. Pomożecie, mistrzu? Bo ja już z tych nerwów spać nie mogę.
Dobra, a nagroda, koleżanko? Nie odmawiam damom w potrzebie. Zwłaszcza jeśli mogą zaoferować nagrodę. A, tak, tak. Oczywiście. Wyście wszak profesjonał, a nie żaden błędny rycerz. Ile wam potrzeba? Dobra, widzę, że fajną sumkę w sumie oferujesz. Nie chcę cię oskubać tak do cna, ale tyle to byś mogła może dać. Tak, tyle jestem wam skłonna zapłacić. No i dobra, to się tym zajmę. Zrobię co mogę, żeby narzeczony wrócił cały i zdrowy. Proszę tylko powiedzieć, gdzie go szukać. Zapomniałam, że wyście z obcych stron, nie wiecie. Grotnik ma leży w pieczarach u stóp Gorgoni. Tak blisko miasta? I co, żaden śmiałek nie próbował go zgładzić? Próbowało wielu, ale żaden nie wrócił. Dlatego właśnie się martwię. Rozumiem. Pora na mnie. Czas ruszać w drogę. Dobra, i zaraz zobaczymy, czy to jest faktycznie to, co myślę. Jeśli nie chcesz mojej zguby. I teraz zobaczymy. Tak, jak widzicie, to jest właśnie w tym miejscu, gdzie mi pokazywała mapa. Więc tam się udamy za chwilę. Troszeczkę bliżej się przeteleportujemy za pomocą szybkiej podróży. I miejmy nadzieję, że zadanie uda się sprawnie rozwiązać. Z tego co wiem, będziemy mieli dwa wybory. W sumie już pewien wybór, można powiedzieć, podjęliśmy. No bo mogliśmy najpierw porozmawiać właśnie z tym François, albo z tą dziewczyną. Więc no i tak już tutaj coś, żeśmy, można powiedzieć, wybrali. No ale okaże się później, jak to wszystko się skończy. Nie będziemy brali płotki, tylko sobie pobiegnę tak normalnie. Chociaż nie powiem, gra mi tego nie ułatwia, bo jest coś naprawdę solidnie zepsute. I myślałam, że chociażby reset konsoli pomoże, ale jednak nie, więc to jest ewidentnie kwestia jakiegoś problemu z grą, na który właśnie nie ma wpływu. Typu, że nagle zaczynamy robić bączki w powietrzu. Także to jest trochę słabe. Musiałabym nie ruszać w ogóle kamerą, bo coś w sumie z tą kamerą się po prostu dzieje. I być może tak po prostu zrobię. Że będę tylko gałką analogową po prostu się ruszać i to też powinno nam zmienić obrót kamery. Obrót kamery. Fajnie. Fajne słowo nowe, myślam. Dobra, odszukaj François. To nie powinno być trudne. To była roślinka. Jest wejście do jaskini. Oho, mamy coś. Kości ludzkie, puste w środku. Szpik wylizany. Zardzewiała zbroja. Wszystko, co zostało z ostatniego śmiałka, który się tu zapuścił. No, nie brzmi to dobrze. Czekajcie, panie! Tam potwór czyha! Spokojnie, dlatego tu jest... Bo go jeszcze zbudzicie. Chodźcie ze mną do obozu, tam pomówimy. Mówcie, jak was zwał? Jaki wasz herb? Może się przedstawimy? Ravix z Czteroroga. A na herbie mam niewiastę siedzącą na kroczącym niedźwiedziu. No, to jak już sobie pogadaliśmy, jak rycerz z rycerzem. François Le Goff, jak mniemam. Przysyła mnie wasza narzeczona. Martwi się, bo coś długo nie wracacie. Bo grotnik to wielce niebezpieczna bestia. Muszę się do starcia z nią dobrze przygotować. Przez 2 tygodnie? Zwlekałem nieco, prawda. Ale koniec mi tręgi. Słowo się rzekło, potwora pokonam. A nie chcesz przypadkiem, żebym ci pomógł? No... nie wiem.
Przysiągłem przecież, że... Że dasz lubej głowę potwora, ale nie ślubowałeś, że zabijesz go sam. W sumie... Prawdę prawicie. Walczmy zatem ramię w ramię. Na honor! Okej. Okay. François, ty gościu weź poczekaj, bo mi się kamera psuje i aktualnie się nie mogę ruszyć, a ty już poszedłeś. O kurde. Wiecie co, ja też się może wyleczę. Nie, Geralt, nie rób bączków mi w powietrzu. Czemu ta gra to robi? Ten już pobiegł, zaraz umrze tam. Chryste, panie. Nie, no gościu. Nie wierzę w to. O, dziwne. Coś nie widzę tego grotnika. To może wrócimy? Jak go nie ma, to nie ma. Trudno. Próbowaliśmy. Powoli. Rozejrzyjmy się tu jeszcze. Ej, fajnie wygląda to miejsce. Wyrośnięte. Jak w szklarni. Dobra, czyli kwiatów już nie zbadam. Kołyska. Wypełniona po brzegi dziecięcymi bucikami. Upiorna kolekcja. Aha. Mam to uderzyć? Nie mogę tego zbadać. O, mogę. Za tymi korzeniami coś jest. Ale nie przetrę się tam. Ani mieczem, ani znakami. No dobrze, co dalej? Tu coś jeszcze? Kości. Czaszka mała. Siemiączko nie zrosło się do końca. Niemowlę. Miało około roku. Jakieś szpargały i wszystko narzędzia. Jasne. Grotnik zabrał. Musi być porowiarą. Nie widać go tu. Może żeruje. Trzeba będzie go wyrabić. Dobra, to przeczytajmy. Czyli to jest zborowy dziad, no to by wyszło. Bestie to chyba nie. Relikty prędzej. Z Borowem już walczyliśmy. Mamy grotnika. Tylko chciałabym do tego dotrzeć. Jezu, to sterowanie. Dobra, możecie sobie przeczytać. No dobrze, to do dzieła. Niech się dzieje wola nieba. Myślę, że mu się to nie spodoba. Aha. Geralt się tym widzę nie przejął. Czy ja mogę się ruszyć? Dlaczego ta gra jest taka spieprzona? No, kto to projektował? Kto to tak zepsuł? Że się nie mogłam ruszyć przez chwilę w ogóle. Serio, Archespory będzie się przezywał. Ale jesteś paskudny. Dobra, jaskółka mi jest potrzebna. Mogę tego grotnika walić? Mogę, tylko zaraz umrę. Będzie ten Archespor dosyć solidnie przeszkadzał. Gin. Dobra, wydaje mi się, że François raczej nie powinien mieć problemów ze sobą. Widzę, że za dużo celów mam i to się źle skończy zaraz. Nie ten grotnik. Paskuda. Czemu nie mogę go uderzyć? Było bardzo dziwne. Dobra, panie grotnik, bo mnie już irytujesz.
ten archespor. Dobra, umarł już sam. Au. Dobra, możemy go wypatroszyć od razu. Nie, naprawdę fajne miejsce, fajna arena, fajna walka. Fajne zadanie. Na chona. Co to za harde bydle było? Ja... Dziękuję, Wiedźminie. Wielce mi pomogliście. Czemu nie wybrałeś sobie mniej groźnego przeciwnika? Bobołaka, dajmy na to. Czemu? A bo siła monstrum równa być musi sile miłości i... Czerwienisz się, rycerzu. Widzicie, bo moja narzeczona, ona to od razu chce przed ołtarz. A my dopiero 2 lata się znamy. To pomyślałem, że jak złożę śluby na grotnika, to kupię sobie trochę czasu. Takiego potwora ubić to przecie nie byle co. Ja już rozumiem, czemu ci było tak nieśpieszno do walki. Serio, gościu? To może trzeba było się z nią później zaręczać, a nie tak wcześnie? Chyba najwyższa pora, żebyś wrócił do Beauclair, dzielny rycerzu. O nie, bo łeb tego potwora to za mało, żeby wyrazić, jak bardzo kocham mą wybrankę. Ruszam w świat. Na mą miłość inne monstrum w jej imieniu zasiekę. Nie no, naważył se piwa, to niech teraz spija. Dobrze ci radzę. Bierz ten łeb i skończ już z wygłupami. Nie rozumiecie. Jak do niej wrócę, to już nie ma przebacz. Zaciągnie mnie przed ołtarz, a... Posłuchaj mnie. Walka z potworami to nie herby, szmelcowane zbroje i omdlewające damy. To praca. Cholernie niebezpieczna i niewdzięczna praca, do której się nie nadajesz. Chcesz dowieść swojej odwagi? To wróć do narzeczonej i powiedz jej, że nie jesteś gotowy na ożenek. Nie przebieracie w słowach, mistrzu. W Toussaint za mniej można dostać zaproszenie na ubity grunt. Ale ciężko odmówić wam racji. Mało brakowało, a nie wyszedłbym stąd żywy. Pora wracać do domu. O, Geralt bardzo ładnie to ujął, moim zdaniem, bo naprawdę. Ten miecz chyba i tak wypadł z tego potwora. Tu gdzieś było miejsce, gdzie były te gałęzie wcześniej. Teraz mogę tutaj wejść, więc może coś tutaj ciekawego znajdę. Nie za bardzo. Dobra, no nie to nie. Wróć do narzeczonej. A nie, naprawdę, wiecie, to takie coś mnie denerwuje. Przecież... Nie wiem. To mógł się jej nie oświadczać. Tak wcześniej. Wiecie, w dawnych czasach, ogólnie to nie jest tak jak teraz, ale no, kiedyś jak ktoś się komuś oświadczał, to para od razu brała na przykład ślub i po prostu, no tak było. A teraz jest tak, że na przykład ludzie są w narzeczeństwie nawet przez całe życie, bo po prostu, nie wiem, dalej, przyzwyczaili dalej. Się. Przykład, nie wiem, ja z Damianem chociażby, my już jesteśmy narzeczeństwem od 5 lat. No to przepraszam, ale no. A ten gościu... Nie, po prostu wiecie co, to jest dla mnie chore. Jakby ją kochał, to by z nią szczerze pogadał i w ogóle, a nie by robił jakieś dziwne rzeczy i po prostu się wykręcał bez sensu, bo to po prostu nie ma sensu. Odpocznij. Widzę, że płotka nie umie pod górę wjechać. Cudownie. Cudowny koń. Czekałam na takiego. Seriously?
Dobra, to zrobimy inaczej. Mapa świata. Gdzie jest najbliższy punkt teleportacyjny? Oczywiście znowu w pałacu, bo cały czas tak biegamy. Przemedytujemy się do rana, żeby po nocy w ogóle nie biegać. No i tak kontynuując mój wywód, oczywiście znowu jakieś rzeczy miłosne, ale w sumie nie dziwi mnie to, bo tutaj w tu są z tego sporo. Medytowałam właśnie pod tyłkiem płotki. Świetnie się z tym czuję. No ale tak, po prostu życie tak nie wygląda jak bajka. I trzeba jakby ponosić konsekwencje swoich czynów. Po prostu. Nie, myślę, że Geralt to właśnie idealnie w sumie podsumował, idealnie mu to powiedział, że skoro miał odwagę iść po jakiegoś grotnika, to niech będzie miał odwagę po prostu pogadać z tą swoją kobietą o tym, jak to wszystko po prostu wygląda i tak dalej. A nie po prostu robić jakieś dziwaczne rzeczy. To było po prostu żałosne. Lepiej by zginął, niż by coś z tego w ogóle wyszło. Dobra, idziemy z nią pogadać, idziemy po nagrodę. Ewentualnie, no ogólnie dowiemy się, jak się sprawa rozwiązała, bo... No bo tak, no. Mam dobre wieści, pa. Ja też! François już wrócił! Za tydzień bierzemy ślub! Haha! Jutro jedziemy na nauki przedmałżeńskie. Pojutrze na przymiarkę sukni. Potem obejrzeć salę weselną. Tak się cieszę! Nie, wiecie co? Po prostu... Moje gratulacje. W każdym razie niech wam się darzy. A wam życzę powodzenia na wiedźmińskim szlaku. Proszę, wasze pieniądze. Nie wiem, może chłop poszedł po olej do głowy? A może właśnie wręcz przeciwnie? Wiecie, chciał jej powiedzieć prawdę, po czym ona mu powiedziała: o, ukochany jesteś, a on: no tak, jestem, to pobierzmy się jutro. Czy coś w tym stylu. Nie, dobra. Moi drodzy, dziękuję wam już bardzo serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam was do zostawienia po sobie łapki w górę, komentarza i subskrypcji. W kolejnym odcinku zajmiemy się zadaniem pobocznym, którego z tego, co mi się wydaje, jeszcze na mapie jako wykrzyknik nie mam. Więc będziemy musieli to sobie sprawdzić, podjechać tam i ogólnie to zadanko w takim razie chyba odkryć. Bo tak na 1000% go nie mam. I ogólnie pomału nam się kończy liczba zadań pobocznych, także wydaje mi się, że to dobrze. Sprawdzimy, zobaczymy. Powinno być naprawdę całkiem fajnie. Okej, dziękuję wam już serdecznie jeszcze raz. Do kolejnego materiału. Cześć.